Krzysztof, za wami niezwykle nerwowa końcówka meczu, ale na szczęście 3 punkty zostają w Toruniu. Toruń dalej niepokonany u siebie na hali. Gratulacje. Jak jako zawodnik ocenisz to spotkanie? Bardzo, bardzo ciężkie. Włożyliśmy wiele sił w ten mecz. Wygraliśmy. Cieszymy się bardzo, no ale naprawdę bardzo ciężki rywal. Są 3 punkty w Toruniu. Walczymy o 4. Cały mecz przegrywacie, a w końcówce 2 bramki udało się zdobyć. Czy to była taka strategia, żeby jednak do końca docisnąć rywala, a pierwszą połowę troszkę wolniej odstąpić? Jak to mówią chłopacy z Dynamika, podpuścić i skasować. Tyle. Trenerze, cenne 3 punkty z Gattą zdobyte na własnym parkiecie. Po raz kolejny Toruń udowadnia, że na własnym boisku gra najlepiej i żaden rywal nie straszny. Jak oceni pan tą końcówkę swojej drużyny, która dała te cenne 3 punkty? No, oczywiście cenne zwycięstwo. No, graliśmy w tej chwili chyba z najlepszym zespołem w Polsce i grającym no, bardzo widowiskowo również, także wygrać z tak klasowym zespołem to naprawdę sztuka i gratulacje dla moich zawodników. No, końcówka emocjonująca oczywiście. Ja najpierw jeszcze cofnąłbym się chętnie do pierwszej połowy, bo gdzieś tam mieliśmy bardzo dużo zastrzeżeń do naszej gry i ta pierwsza połowa nie kleiła nam się gra i ciężko, mozolnie. Gatta właściwie zneutralizowała nasze mocne strony i ciężko było się przebić pod ich bramkę. Jak już przebiliśmy się, mieliśmy 100% sytuacje, chyba 2, to ich nie wykorzystaliśmy. Gatta z kolei swoją wykorzystała. Miała jeszcze kilka, też trochę szczęścia mieliśmy w pierwszej połowie, trzeba przyznać. No ale przerwa to jest klucz i myślę, że zawodnicy uwierzyli, że można zmienić oblicze tego meczu w drugiej połowie, że 20 minut wystarczy na to, aby zagrać zupełnie inaczej i dlatego się ogromnie cieszę, że oni uwierzyli, że zresetowali te swoje głowy po tej pierwszej połowie, która była nieudana. No i faktycznie zagrali zupełnie jakby inny mecz i zagrali od nowa. Fajnie, cieszę się bardzo, bo to był bardzo ważny dla nas mecz i cieszę się, że zawodnicy wierzą w to, co robimy. Ciężki był ten tydzień w ogóle przed tym meczem. Przygotowania do tego meczu były dramatyczne. Część zawodników chora w łóżku, właściwie kilku w ogóle nie trenowało. Dramat, no ale jakoś sobie poradziliśmy z tym i fajnie, no. Dzisiaj happy end, końcówka dla nas. Oczywiście też trzeba mieć trochę futsalu szczęścia, my dzisiaj to szczęście dzisiaj do nas się uśmiechnęło, w innych meczach było na odwrót, także no, cieszę się, że mecz telewizyjny, znowu pełna hala, znowu widowisko świetne, wszyscy już mówią, Jezu, jak wy to robicie, no, znowu jakiś taki horror, znowu widowisko fantastyczne. No, warto przychodzić tutaj na halę, do hali FC Toruń na nasze mecze, bo jak widać emocje są gwarantowane. Teraz przerwa na kadrę, kilku zawodników opuszcza zespół, ale to będą te kluczowe momenty, przygotować się do 3 ostatnich meczów i walki dalej o 4, bo brakuje niewiele, żeby skoczyć do walki o medale. No tak, przede wszystkim musimy się do końca jakby wyleczyć z tych chorób wszystkich i na pewno kilku zawodników będzie odpoczywać. Ten tydzień na pewno poświęcimy na regenerację. Tak, mamy trochę czasu. Przygotujemy się dobrze do tych 3 meczów i na pewno teraz już z takim spokojem, może na większym luzie podejdziemy do tych ostatnich spotkań, bo jakby nie musimy chyba patrzeć już z trwogą, czy coś tam nam grozi, jakiś spadek, czy nie. Myślę, że musimy myśleć teraz już patrząc w górę. To jest nasz pierwszy sezon, my nie jesteśmy jeszcze doskonałą drużyną. Wiemy o tym, znamy swoje słabe strony, pracujemy mocno, jakościowo potrafimy się wspiąć naprawdę bardzo wysoko, ale sztuką jest, aby tą jakość utrzymać jak najdłużej i jak najczęściej, tak, jak najwięcej, także nad tym pracujemy i końcówka będzie na pewno emocjonująca, tanio skóry nie sprzedamy, będziemy walczyć na pewno o jak najwyższą lokatę i kto wie, może powalczymy również w tych dodatkowych meczach, jeśli oczywiście załapiemy się do 4, co nie będzie łatwe. Już jednak takich wyników jak dzisiaj już dokończono. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Trenerze, dużo na pewno niepocieszenie po tym spotkaniu. Było blisko wyjść 3 punkty z Torunia i pokonać FC na ich parkiecie. Jednak końcówka pokazała, że rywal był za mocny. Czy za mocny? No myślę, że 2 wyrównane zespoły i czy za mocny? No, to jest urok futsalu, tak? Gra się do końca i
Zabrakło nam troszeczkę koncentracji, może troszeczkę sił. Nie wiem, no czegoś pewnie zabrakło, na analizę przyjdzie czas. Pewnie też skuteczności troszeczkę w tych takich decydujących momentach, te sytuacje mimo wszystko też stwarzaliśmy. No, trzeba to przełknąć i odpocząć i dalej wszystko mimo jest w naszych rękach i głowach. Przed nami jeszcze bezpośredni mecz z rekordem, po przerwie teraz na kadrę i święta. To chyba najważniejszy mecz jeszcze w tym sezonie zasadniczym. Czy po przerwie na kadrę gramy z Katowicami u siebie i to jest dla nas teraz najważniejszy mecz. Później jest rekord i gwiazda, więc 9 punktów do zdobycia. Wszystko się może zdarzyć jeszcze i musimy się troszeczkę uspokoić, musimy troszkę odpocząć, zebrać myśli, wyciągnąć wnioski, nie zepsuć tego, na co bardzo długo pracowaliśmy, bo naprawdę jesteśmy dobrym zespołem i takie wpadki muszą nas tylko budować i wyzwalać takie jakby dodatkowe pokłady na następny mecz, ambicji i tyle. No, spokojnie, no, nie będziemy robić paniki, bo do paniki jest daleko. Dalej jesteśmy w grze o to, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski i tyle. I będziemy o to mistrzostwo walczyć. I tego życzę. Dzięki wielkie. Igor, przyjechał Turunia po 3 punkty, aby zrewanżować się za ostatnią porażkę z NBIT-em. W końcówce jednak zabrakło trochę szczęścia i niestety bez punktów z tego ważnego wyjazdu. Jakie odczucia po tym spotkaniu? Znaczy, na pewno jedziemy wszędzie po 3 punkty, no bo czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, no to jesteśmy czołowym zespołem Ekstraklasy i myślę, że dzisiaj były te punkty nam bardzo potrzebne, no ale graliśmy też, kurczę, z bardzo dobrym zespołem, który na pewno będzie liczył się jeszcze w walce o tą czwórkę i widzieliśmy, że postawiam tutaj ciężkie warunki, prowadziliśmy 1-0, kontrolowaliśmy praktycznie grę, trochę głupio zapaliśmy te 5 fauli, no i myślę, że to był klucz, bo w końcówce nie mogliśmy przeoszyć trochę, tak jak to można powiedzieć i no, 2 głupie błędy i 2 bramki i przegrywamy 2-1 niestety. No. Teraz przerwa na kadrę, na którym, gdzie jedziesz teraz z kolegami grać przeciwko Kazachstanowi. Czy tą przerwę wykorzystacie jakoś również, żeby coś zmienić w grze drużyny przed tymi najważniejszymi spotkaniami w sezonie? Znaczy, nie będę zdradzał tutaj, co my będziemy robić, tak? Bo pozostały nam 3 mecze, Katowice u siebie, wyjazd na rekord. I to będzie chyba taki mecz o pierwsze miejsce, no bo jak wygramy z Katowicami, będą 2 punkty przewagi i chyba zadecyduje to o pierwszym miejscu w tabeli i później wyjazd na gwiazdę. Ciężko mi powiedzieć, czy będziemy coś zmieniać, bo 2 zawodników akurat wyjeżdża nam. Reprezentacja Bicokera też leci do Hiszpanii, więc też leci nasz trener i bramkarz, więc tych treningów będziemy mieli mało, więc na pewno nic specjalnego nie będziemy przygotowywać. W takim razie życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach i obu udało się zagrać dobrze w finale. Dziękuję bardzo.